Burkułakiem, gitarzystą i wokalistą formacji Fireant. Minut po godzinie 18:00 to zespół Fireant, a w studiu radia UWM FM mam przyjemność gościć Adama Borkułaka. Witam, serwus. Gitarzysta oraz drugi głos zespołu Fireant, czyli chórki. Dobrze mówię? Zgadza się. Zacznijmy może, jak to zazwyczaj bywa w tego typu rozmowach, od prehistorii, czyli od początku zespołu Fireant, bo na waszej stronie internetowej znalazłem informację, że kapela Fireant powstała w roku 2000 w Olsztynie, zagrała jeden koncert i się rozpadła. Tak jest. Raczej podobno plotki głoszą, że kapela istniała też w epoce przed Chrystusem, ale jakby nie do końca chce nam się w to wierzyć. My pamiętamy czas, jak powstała w 2000 roku. To było tak, że faktycznie mieliśmy chęci do grania punk rocka, bo na tym się wychowaliśmy. Było nas trzech, mianowicie ja, moi serdeczni koledzy, których teraz z miejsca pozdrawiam, Bartek Leszczyński, Kargul i Kaczy, Marcin Kaczorek. Zaczęliśmy grać pan Kroka. Ja, dwóch z tych muzyków wciąż gra. Jeden, jeżeli chodzi o Kaczego, miałem z nim przygodę w kapeli Niters, też olsztyńskiej. Ale cały czas jakby lubi grać i cały czas na bębnach jakby gra. Chłopaki mają studio, w którym teraz przesiadują, cały czas ćwiczą, piją wodę rozmowną, zakupili teraz lodówkę, więc jeżeli ktoś by chciał się napić ciepłej wody rozmownej, niech unika tego miejsca, bo tam jest tylko zimna. I z tego miejsca też jakby warto wspomnieć o tym, bo to jest teraz powstające studio, nazywa się M Studio,
i nagrywa właśnie takie alternatywne kapele, coś w stylu naszej kapeli. Ale nawiążę do tego, co mówiłeś, zagraliśmy faktycznie jeden koncert. Minęło 13 lat, jest płyta, zespół gra. Czy to siła uporu sprawiła, że wciąż jesteście na scenie? Na pewno. Było tak, że ten koncert został zagrany i później jakoś tak się wszystko rozeszło po kościach. Już mieliśmy po prostu, nie wiedzieliśmy, że taką burzę wywołamy tym jednym koncertem. Oczywiście milion fanek, w większości byli to fani jednak i to po 50. Dlatego musieliśmy zawiesić tą działalność, bo po prostu wtedy jeszcze nie było internetu, ale mnóstwo starszych panów przesyłało nam tysiące maili, na które po prostu nie mieliśmy czasu odpowiedzieć. I co, rozeszło to się po kościach i pewnego razu też bardzo dobry kolega, który też śpiewał w takich kapelach jak Scouti, The Fizzles, jakoś zaczął się interesować naszym nagraniem. Stwierdziliśmy, że to byłoby dobra, że możemy spróbować zrobić z nim jakąś komitywę, wejść z nim w komitywę i po prostu może zacząć u nas śpiewać. I faktycznie spróbował, jakoś wszystko to ruszyło. I w zasadzie później w 2006 roku zaczęliśmy grać już razem z nim. Zmieniliśmy też perkusistę. No i w takim od 2006 roku w zasadzie gramy w niezmiennym składzie, czyli to już będzie 7 lat. Błysk 7 lat i mamy płytę. Właśnie z tym krążkiem tu przyszedłeś i w nim mogę zapytać, dlaczego tak długo trwała realizacja tego debiutu zespołu Fajrant? Jakie czynniki zadecydowały? Bo zdaje się, że materiału to wam nie brakuje. Raczej w zasadzie dużo było, mieliśmy dużo numerów, ale dużo też odrzuciliśmy. Stwierdziliśmy, że jednak chcemy się odciąć od tych 60-letnich fanów. Mieliśmy już ich dość. Chcieliśmy pozyskać jakby nowych fanów. Tak, tak, tak. No i w zasadzie trochę zredukowaliśmy nasz repertuar. Powstały nowe numery i taką dobrnęliśmy do takiej magicznej dwunastki i zaczęliśmy już myśleć na tym, żeby w końcu to jakoś profesjonalnie nagrać. Pojawiliście się nawet w studiu naszej stacji radiowej w celu nagrania tego materiału. Tak, tak, tak jest. I to też dość długo trwało. Z przyczyn też, że każdy ma, wiadomo, swoje zajęcia. No i w zasadzie tak czasowo to wszystko i stylistycznie jakby z realizatorem też próbowaliśmy uzyskać jakiś tam kompromis i też to była burza mózgów i w zasadzie i brak czasu i uzyskiwanie tych kompromisów to się przyczyniło do tego, że dość długo to trwało. Ostatecznie miksem, masteringiem zajął się Tomasz Puzel-Karczewski. Tak jest. Poprosiliśmy go tutaj, żeby się zajął tym. Zrobił to bardzo dobrze. W zasadzie wszyscy są zadowoleni. Tak jak chcieliśmy, żeby to brzmiało, tak to brzmi. No i on w zasadzie też dość, troszkę też to trwało, więc ogólnie to się przedłużyło tak w czasie, że dlatego tak ogólnie długo powstawała ta płyta. Zanim posłuchamy kolejnych utworów z tego materiału, nie mogę nie zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo nagrać płytę to jedno, ale wydać nią to druga sprawa. Irokes.pl, niezależna oficyna wydawnicza. Cóż to za wydawca? Gdzie go znaleźliście? W jaki sposób się pojawił na waszym horyzoncie? Czyli to w sposób klasyczny chyba na dzisiejsze czasy, po prostu zajęliśmy się wyszukiwaniem jakichś wydawnictw, które zajmują się alternatywną, taką właśnie, czy tam stricte punkrockową, ale też szeroko rozumianą taką muzyką niezależną. I w zasadzie to była wytwórnia, która się od razu do nas odezwała po wysłaniu im numerów. I tutaj też, to jest kolejny jakby punkt, który trwał dość długo i w zasadzie od momentu, kiedy tam zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, to ten pół roku musiało minąć, żeby ta płyta została wydana, ale to przez internet po prostu znaleźliśmy twórnię, która chciała nas wydać. Za chwilę porozmawiamy o innych aspektach życia zespołu Fajrant, o nowej płycie, a teraz posłuchajmy utworu Piosenka o końcu świata. We'll be right back.
wszystko skończy się. Nie wiadomo kiedy, jak i gdzie. Jak i gdzie, może już nie będzie nas. Zatrzymajmy teraz czas. Może to już jest ostatni raz. Ostatni raz. Piosenka numer 6, piosenka końcu świata, numer 6 z płyty Takie Proste, debiut olsztyńskiej grupy Fajrant. W studiu cały czas gości Adam, muzyk tego właśnie zespołu. No i teraz chciałbym zapytać się o okładkę, no bo Fajrant to wiadomo, taki czas przyjemny po pracy lub też w trakcie pracy, jak ktoś lubi. Na okładce waszej płyty... W naszym przypadku raczej w trakcie pracy. Na okładce waszej płyty widnieje... kask oraz wbity w ziemię szpadel. Rozumiem, że tak zwane roboty interwencyjne nie są wam obce? Zgadza się. W zasadzie dobrze, że ja przyszedłem tutaj reprezentując zespół, bo jestem mistrzem w zmienianiu prac. Właśnie w pracy, które wykonuję, to jest jakby 28 w moim życiu. Jestem jeszcze młody, mam nadzieję, że nie ostatnia, ale takie prace nie są mi obce. I reszta raczej też... Czyli nie jest to ściema, to jest prawda, te atrybuty robotnika. Tak, ja do tej pory mam ogrodniczki tutaj fabryki gumy naszej olsztyńskiej. A czy też do klasy robotniczej kierujecie swój nie, przekaz, swoje piosenki? Nie, raczej tak nie uścisnąłbym tego tylko do tej wąskiej elity robotniczej. Chciałbym teraz zapytać o inspiracje muzyczne, bo słuchając tych chórków, zresztą dosyć brawurowych, trzeba przyznać, ja słyszę dalekie echa tych wczesnych czy środkowych Bad Religion. No to miło nam, cieszy nas takie porównanie. A są jakieś inne zespoły, które was nakręcają, czy to nie ma znaczenia i gracie tylko i wyłącznie swoje rzeczy? Znaczy jest mnóstwo zespołów, każdy z nas w zasadzie... Znaczy właśnie wszyscy zawsze mówią, że każdy z członków zespołów ma różnego rodzaju szeroką gamę stylistyczną. No bo oczywiście tutaj u nas jest właśnie tak, że raczej wszyscy krążą, oscylują wokół takiej nuty punk rockowej, szeroko pojętej, dobrego gitarowego grania, raczej... Nikt się z nas nie wybierze na konkurs piosenki stomatologicznej i nie zaśpiewa, nie wiem, przeboju wraz z Januszem Jaskowskim, Świat nie wierzył w ząb. Raczej omijamy tego typu festiwale.
Mniej więcej wszyscy lubimy gitarową, dobrą muzykę z różnymi odcieniami i tej gitary. I myślę, że to też powoduje, że jakoś tak od tylu lat jesteśmy razem i się nawet specjalnie nie bijemy, nie kłócimy. Tam jest w porządku. Jesteście razem, wspomniałeś o członkach zespołu, to może teraz jest dobry moment, żeby ich wymienić, przybliżyć naszym słuchaczom. Kto gra w zespole Fajrant? Mogę ci pokazać zdjęcia we wkładce, jeżeli nie pamiętasz. O Boże, ale oni są brzydcy. Takie zdjęcia. Pierwszego widzę na zdjęciu, to jest Marcin Woźnowski. On doszedł właśnie do nas w 2006 roku. Bardzo dobry gitarzysta, basista. Jest najlepszym ogniwem w naszym zespole. Pod względem muzycznym? Warsztatu? Tak. Nawet jak pije wodę rozmowną, jeby psztyki, zje dużo ciasta, prawie nigdy się nie myli. Następnym graczem tutaj jest Eryk, który także właśnie od 2006 roku, już wcześniej wspomniałem, były wokalista The Fizzles i Scoutów. Daje radę też na wokalu, jak słychać. Tutaj właśnie w waszym studiu jakby kolega chciał jakby wykrzesać z niego sopranową nutę i stwierdziliśmy, że to nie jest dobry pomysł i po prostu zabraliśmy go do naturalnych warunków, czyli też naszej sali. Piotrem Kupichą z zespołu Phil nie jest. Nie. Nie jest nawet Marelo Rodowicz. Więc chociaż tuszą przypomina trochę. Jest trochę większy. No i zaprowadziliśmy go jakby do naszej sali, gdzie panują naturalne warunki, prawie tak naturalne, jak towarzyszą człowiekowi, jak się rodzi, czyli plakaty z różnych krajów zebranymi dziewczętami, latają muchy, świeżo nie jest, ale jakby złe doświadczenia. Na tyle się wyluzował, że w sali udało mu się to jakby zaśpiewać dość solidnie i jesteśmy zadowoleni. Kolejnym tutaj naszym kamratem jest Michał Ostrowski, który zaskakuje nas coraz lepszą grą na perkusji. Na początku sobie nie radził w sensie kondycyjnym, ale jakby jest zdeterminowany. Teraz wprowadzamy granie na dwie stopy. Przychodzi sam, ćwiczy, daje radę. No i wspomniano już też wcześniej Kargul, czyli Bartek Leszczyński, który też tutaj jest autorem tej układki, która cię zafascynowała i którą słyszałem, że już chcesz sobie wytatuować. Tak jest, na pośladku. Tak. No i ty oczywiście, no gitara i chórki. Jeszcze chóry jakby ja robię razem z Marcinem Woźnowskim. Staramy się tutaj razem dawać rady jakoś tak to wszystko sobie ustawić, żeby nam się to śpiewało tak, żebyśmy mogli to zaśpiewać na koncercie, tak jak jest na płycie. A teraz kolejny utwór z płyty Takie Proste. Czy to jest utwór traktujący o tej podolsztyńskiej miejscowości? Na A? Nie. Nie? Absolutnie. No, słuchamy w takim razie. Ameryka, zespół Fajrant. Porządek jest i ład. Tutaj nie
Bardzo ładna melodia na koniec, jakbym gdzieś to słyszał. Tak, zespół Fire Ant, Ameryka, tak nazywał się ten utwór. Można było zresztą się domyślić po tym ostatnim akcencie. Ale my nie do Ameryki, ale na Warmię wracamy. Na waszej stronie www znalazłem informację, takie hasło, że jesteście... zaraz, niech to znajdę. Melodyny punk rock z Warmii. Czy to hasło, ta warmińskość, to jest jakiś atut? Raczej myślę, że tak, ale raczej jakoś to nie jest takim, nie jesteśmy aż jakimiś takimi... Czy czujecie się związani z regionem, żeby to tak podkreślać, że jesteście z Warmii, a nie z Olsztyna na przykład? Znaczy to jest na równi, w zasadzie to jest taki tam tekst zamieszczony, ale na plakacie w zasadzie zawsze jesteśmy podpisani jako kapela z Olsztyna. Pytam też o to, bo na przykład zespół Incomunicado śpiewa o Warmii. Jest pewne stowarzyszenie, które się posługuje nazwą. Ta warmińskość jest ostatnio w cenie. Myślałem, że jesteście w jednym nurcie, który jakby się zaczął fascynować i właśnie posługiwać się hasłem Warmia. Nie, raczej nie. To jest raczej przypadkowo, po prostu jedno z określeń, które tutaj do naszego regionu, oczywiście sobie chwalimy ten region, ale jakoś tak nie eksponujemy aż zanadto, żeby tam się z tym obnosić za bardzo. No, w takim razie, Olsztyn, Warmia. W takim razie, skoro Warmia to punk rock, a warmiński punk rock w jakiej jest kondycji? Zespoły, ludzie, scena, koncerty. Jak to widzisz z perspektywy roku 2013, jak to było na przykład dekadę temu? Kiedy zaczynaliście? Na pewno, kiedy zaczynaliśmy, jeszcze wcześniej to było... Taka muzyka była bardzo pożądana. Wiele osób chodziło na koncerty, nie było... Facebooka, nie było internetu, nie było RedTube i wiele innych fajnych rzeczy. W zasadzie za czasy. Tak. Bardzo dużo ludzi chodziło. Tutaj pamiętam nawet w Auli Moczarskiego, tutaj na terenie Kortowa, byliśmy na koncercie Postregiment i tam w zasadzie była cała sala zapełniona i takie koncerty w zasadzie już chyba miejsca nie mają, jeżeli chodzi o tego typu kapele i teraz sale nie są zapełniane, chyba że to są takie zespoły, nie wiem, jak Deserter, tego pokroju. Kuśka Brothers. No Kuśka, moja ulubiona tutaj formacja, akurat jeżeli pytasz o... Punk rock. O punk rock, no ja ich klasyfikuję jako punk rock. Może nie są jacyś tam mocni w temacie brzmienia, ale dają radę. Na kapele, które warto wspomnieć na naszej antenie? Stąd? Niekoniecznie z Olsztyna, ale z regionu? Teraz na pewno u nas w sali sąsiadujący produkt. Jeżeli ktoś lubi brudne brzmienia, szybkie granie, chaos w muzyce, to polecam zaprzyjaźnienie się z tą kapelą. Ich płyta była recenzowana w magazynie Teraz Rock, który z punk rockiem trochę nie po drodze, któremu, ale jednak ta recenzja się znalazła. Może muzycy nie wiedzą, to mówimy teraz o tym. Warto się troszeczkę pokazać szerzej. No i produkt, i co jeszcze? Długo nic? Tu wspomniałeś o Incomunicado. Cały czas chłopaki w zasadzie grają, nagrywają płyty. Cały czas są w formie. Co bym jeszcze jakby z mojej perspektywy wymienił, bo kapel jest... U nas jest taka wysypka, dość solidna kapel. No, wspomniana też tutaj już Kuśka Brothers, znaczy moi faworyci. Też uważam, że bardzo dobry emblemat wystawili tutaj naszemu regionowi. Kurczę, mało jest takich kapel akurat, które ja lubię tutaj z regionu. Więc trudno mi teraz przytoczyć jeszcze takie fajne kapele godne polecenia. Życzyłbym sobie więcej tych kapel i raczej może mniej i konkretnych, a nie kapel, które po prostu powstają, zaraz się rozpadają albo powstają i tak grają. Nic trochę byle jak. Nie zostaje. Tak. No, po was zostanie na pewno płyta Takie Proste, którą trzymam w ręku, którą za chwilę jeszcze zaprezentujemy, ale kończąc rozmowę na 2 minuty przed godziną 19:00, muszę też zapytać o plany koncertowe zespołu Fire Ant, czy poza Nagórkami gdzieś was będzie można zobaczyć, usłyszeć? Tak, na Jarotach. Są jakieś kluby na Jarotach, które zapraszają zespoły punk rockowe? Nie, żartuję. Za tydzień gramy w Ostródzie. To jakaś szczególna impreza, czy jesteście headlinerem? Gramy
To jest taka impreza, znajomy jakby naszego perkusisty nas zaprosił i no, że tak powiem, nie kierujemy tylko jakby wąski, tylko punk rock i to tak spróbujemy czegoś takiego na zasadzie wymiany stylów, zobaczymy. Po studiu to rozumiem, że albo reggae, albo disco polo. Tutaj, wiesz co, jak przeglądałem te kapele, z którymi gramy, to jest dość solidna mieszanka i wiele się nie pomyliłeś, ci powiem, że to takie będzie pierwsze nasze doświadczenie. I zobaczymy, czy to będzie fajne, czy nie klawę. A gdzieś na terenie miasta Olsztyn coś planujecie jeszcze w wakacje? Bo to nie jest dobry też czas na takie koncerty klubowe, znaczy, na pewno. Graliśmy dwa czy trzy tygodnie, zorganizowaliśmy sami koncert w Nowej Kaletce. W zasadzie sami zbudowaliśmy scenę, sami przetargaliśmy agregaty, z których leciała punkowa nuta. W zasadzie było 5 kapel i była pyszna, cudowna zabawa. I w zasadzie chcemy to powtórzyć jeszcze teraz w sierpniu. A tak to jeździmy tam, gdzie nas zaproszą, to po prostu się pojawiamy i siejemy jakby ziarno punk rocka. Takie proste. Płyta zespołu Fajrant, my polecamy. A moim gościem był Adam Borkułak, gitarzysta zespołu Fajrant. Dzięki, czołem. W takim razie my teraz jeszcze na koniec utworu tytułowego posłuchamy, czyli właśnie Takie proste.